8 na pewno zrobiłam tych edycji. I jest to o tyle ciekawe, że te placówki jednak się zmieniają. Są za to takie bardzo wartościowe te zgłoszenia, są różne placówki z różnych, z całego Śląska Cieszyńskiego. Cieszy nas, że bardzo zaangażowane jest również Zaolzie, które tutaj bardzo licznie w tym roku się prezentuje, bo z Jabłonkowa przyjechało aż 18 osób. Wczoraj z Bukowca, z Bystrzycy, więc są takie liczne i mocne te występy. Kalnioczka w przebranej Oldzie z rykiem wzuła ku Cieszynu i smyczyła ze sobą gniejem rozmaite harapuci, ale i smreki wyharapane z korzeniami. Teodor Rzymielka stał w tej uliszy pod pomnikiem Florejana i rozmyślał. Przyjdzie czy nie przyjdzie? Przeszły mi dziś o suszanach, przez ogniem, ale jeszcze teraz sobie klepią kolana. To jest, że była tak strasznie nerwowo. Tak, fakt, ja też. Mówi se, że pierwszy występ to nie ma sranda. Ponoć, jak to pierwszy rozbabrzesz, tak se to z sobą ciągnie i dalej. W gospodzie u szwarnej Jewy było nudno i gwarno. Zeszło se ku beba, a miały radzić, czy chcą mieć w minie elektryczną proczkę. To wiecie, jak se baby zeszły, to zaraz było źle. Kaj też tam chłopi mają se mieszać do babskich wiecy? Niech se fojt, ten gębuń stary, łojisze wiecy staro, a niło babski prorwo. I też fojta aż dźwigło ze stołka z tego honoru i hned radio autem przywiózł do dziedziny. Każdy chciał to diabelstwo widzieć i słyszeć. Ludziom było kapkę dziwne, że jakieś garciska na słupie mieszają. Kij przecawnik nie będą ważili, ale nic nie mówili. Jeny czekali. Później ku wieczku, jak se chłop zbierał z gospody od dławy, cygun już dali nie czakał, a hejda przez lasku piosku. Na końcu lasu se postawił zastrój. A czap. Musiał długo czekać, bo już aj miesiączek wyszedł. Dzień dobry, piękno Freliczko. Czy mu idą tako samo? I czego chladają po tym świecie? Chladu chłopa, odpowiada, sierząc zęby. No, a jo, chladu baby. A kiedy se to tak pięknie zeszło? To by my se już na domu widzi. Bo prawie była wiosna, a mocka do szkoły nie chodziły. Inny łojce w polu pomagały i krowy pasały. I inny łodzi na mapie wybałuszały i w duchu się modliły, aby ich też ten kierownik nie wywołał. A najwięcej się bał szkanderów pało. Przyszedł czas, trzeba było go zabić. Syn był w tym, jak to zrobić. By się żaden o tej masarskiej procedurze nie dowiedział. Roz, jak se ćmiło, pozwali hada ma dzichtę, kiedy se na masarce kapkę wyznął, bo jak służył na wojnie, to w wojskowych jatkach muchy zabiją. A tam miała fakt piękne skije. Była to ale okropna potwora i tych ski żony mu nie chciała pojczować. Heluś próbowała jaką mogła, nałobiecowała siostrze Kajco, przed to w ciesę, że chciała aj cały miesiąc garciska zmazane mieć, ale nic nie pomogło. I Faluś już na niego czachał i z okna wołał. Nocy gonie, pój mi poopowiadać, co se ci pięknego w nocy śniło. Ale cygon sejny pod pazuchą pośkrobał, a prawił. Na Farożyćku, kiedy byś też mógł piersił opowiadać, kiedy oni są duchowo i poważną osoba. Niech zaczynają. I zaś kierosi dziełcha miała pierwszym do wybawy. No, i ta moja starka, w szczególnie ku wieczoru, śpiechała do haniacka spod bachatej na szkubaczek. A tam w polu stoła ta pogruszka, wielka, ogromna starogruszka. Ale wieczór, to my byli wiele razy tak zmazani, że staryczka prawili, że się godzimy inny, co by nas ciepać do szaflika, aby bucować. Ja, byliśmy sifrani, ale przecież my robili kupa wiecy od rana do nocy. Mniej więcej przychodzili ze Słowią, szli całymi procesjami. Ci z dalsza przychodzili już dzień przed tym,
a nocowali kaj się nie dało, po domach, po gospodach, po stodołach. Każdy chciał być czas rano na nabożeństwie albo przy spowiedzi, aby się to odbył, a potem mógł ze znajomymi na odpuście porozprawiać. Tak se też kiesi myśleli ciotka Bertuska, jak ruczali z kozą na tor do Jabłkowa. Tuż Bertuska przyszli z tą kozą na rynek. Tuż Bertuska chodzili, oglądali, wybierali i wszystko by było w najlepszym porządku, gdyby se tego dnia nie przysmyciła na tor Marina z capem. Cap jak dotrzył kozę, tak i nie łańcuszkiem szkubnym i wioza nią. Koza jak widziała, co se robi, wydrzyła se Bertusce i w nogi. Z wyrośnionego ciasta se robiło syżoki, jabcioki, śliwcioki z posypką, nebo krepilki pełnione marmeladą. Taki świeże, jedynie kapkę ostygłe były stejnie najlepsi. Fansko się do nich nałowią. To wiecie, że chłopa aż przy serce żyło. Odwrócił się od okna i wołał. Zuza! Zaszczu diabli niosą ciotkę spod czarturie. Gichnie do wody do polewki, a mięso schowej. Zuzie nie trzeba było trzeciej dziurki do nosa wiertać. Jak pani mają telefon, będziecie mieć od razu pamiątkę. Jestem pod wrażeniem przede wszystkim właśnie, że młodzież tak chętnie i właśnie ze zrozumieniem, bo to jednak się wyczuwa, potrafiła opowiadać o kulturze, która jednak jest już przeszłą kulturą, ale właśnie było to dla mnie właśnie tak miłe i zaskakujące.